niesamowite, to nie było przewidziane w programie przez nas, jak robiliśmy, układaliśmy wersję całości do wystąpień i innych rzeczy. To jest dla mnie niezwykle ważne, bo zrobili to moi ludzie poza mną całkowicie. Jest to dla mnie tym bardziej cenne, bezcenne. Bezcenna rzecz, która po prostu chyba jest największym wyróżnieniem dla każdego jednego dyrektora, kiedy jego ludzie mu dziękują za tą pracę, którą i serce, które wkłada po prostu w rozwój ratownictwa medycznego. Dysponujemy praktycznie całą flotą wymienionych karetek, nowoczesnym sprzętem. Mamy warsztaty psychologiczne, szkolenia dla ratownictwa medycznego. Mamy najlepszą kadrę na świecie ratowników, którzy na jedno wezwanie stawili się po prostu i zrobili taką pracę przy okazji powodzi w Nysie, którą będą ludzie latami wspominać, która przejdzie do historii. W ciągu tak naprawdę dwóch dób ewakuowaliśmy 140 osób. Zmontowaliśmy 37 zespołów ratownictwa medycznego, gdzie sami mieliśmy wtedy 13 karetek systemowych. Nie jesteśmy dużym pogotowiem, natomiast wykonaliśmy olbrzymią pracę. Olbrzymią naszą zasługą jest fakt, że tak naprawdę uratowaliśmy tych pacjentów z Nyskiego Szpitala i z ZOL-u w Paczkowie. To, co moi ludzie zrobili, to, co oni wszyscy razem, jak się postawili w pracy, jak poczuli się jako służba tak naprawdę mundurowa do wykonania tych czynności, to jest to rzecz, za którą ja będę im dziękował do końca życia. Jestem wzruszona, nie spodziewałam się. I to, co pokazali moi koledzy tutaj na sali, aż mi się zachciało płakać. Bardzo im dziękuję, bo bez nich ja bym nie zrobiła tutaj nic. Nie jest prosta, ale bywa satysfakcjonująca dość często, więc myślę, że to nas napędza wszystkich. To, że możemy pomóc tym ludziom, którzy nie mogą już na nic innego liczyć, i do tego, że możemy im wskazać pewne drogi. Prócz tego, no często jeździmy do tych przykrych zdarzeń, gdzie nikt inny im nie pomoże. Musimy się wykazać i empatią, i znajomością medycyny, przede wszystkim ratunkowej. Przede wszystkim my zachowujemy zimną krew, tłumaczymy, mówimy ludzkim językiem, przekładamy, bo nie wszyscy znają pojęcia medyczne, i myślę, że to trafia właśnie do tych naszych pacjentów, którzy czują się zaopiekowani i bezpieczniejsi przy tym wszystkim. Dzisiaj jest Państwa tak naprawdę dzień. Czego by Pani sobie życzyła w tym dniu? Żeby nasi pacjenci byli wyrozumiali, żeby mieli jak najmniej kłopotów zdrowotnych, żebyśmy wcale nie byli potrzebni. No tak jakoś wyszło od siebie to, że tym ratownikiem się zostało i już chyba się zostanie do końca pracy mojej. Myślę, że dociągnę w tym Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego zasłużonej emerytury. No wyzwania są zawsze trudne. Najciężej to jest, jak się na przykład jeździ do dzieci, do małych osób, do dzieci, do matek z dziećmi, do wypadków różnych, nie? No, człowiek jadąc rozmyśla, co tam może po prostu zastać, co się tam może dziać, i w tym człowiek tak myśli, żeby się przygotować do tego momentu dojazdu tam. Państwowe Ratownictwo Medyczne w tym dąży, że ratownik jest pierwszy, który udziela tej pierwszej pomocy przedszpitalnej. Zaopatrza tego pacjenta i dowozi na ten SOR, gdzie tam już później lekarze czekają i dalej z pacjentem się zajmują. Sobie mogę życzyć wytrwania w tym zawodzie do mojego końca pracy. Ja myślę cierpliwości i pokory. I dalej, żebym się rozwijał jeszcze, nie?